Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem zaprezentować jeszcze jedną maszynę rolniczą. Tym razem jest to ciągnik rolniczy Renault Celtis 456. Ciągnik z 2003 roku z przebiegiem tylko 7400 parę godzin pracy. Jak maszyna wygląda i funkcjonuje, zobaczcie sami. Opony przód i tył w dobrym stanie. Tył, przód jeszcze może być. Felga przednia niemalowana, tylna felga podmalowana. Maski, błotniki niemalowane, przodek na ciągniki podmalowany. Mosty już nie. Ciągnik estetyczny, dobrze wyglądający i dobrze działający. Przodek na obciążniki jest też balastem o wadze 422 kg. Dupa w traktorze niemalowana. Pełne oświetlenie robocze. Wszystko działa. Spróbujemy traktorkiem się przejechać. Kabina ładna, czysta. Fotel kierowcy nieporwany. Siedzenie pasażera jest. Posiada ciągnik klimatyzację. Nie kopci. Wajchy od hydrauliki, wajchy od podnośnika, od gazu ręcznego i jeszcze jedna wajcha od hydrauliki. Sprzęgło, wałka womu tylnego. Nastawienie wałka 1540. W ciągniku przyjemnie, ciepło. Kawałeczek się przejedziemy. Trójeczka. Albo spróbujemy od małego biegu. Jedyneczka. Rewers do przodu, jedziemy. Nie szarpie, nie tarpie. Może na zimno delikatnie ciągnik jest bardziej agresywny. Na kompletne zimno, ale wiadomo, że dobre działanie skrzyni ciągnik osiąga dopiero po osiągnięciu zadanej minimalnej temperatury 30 stopni. To nie znaczy, że przy zimnym układzie ma źle funkcjonować. Po prostu delikatnie różnica może być odczuwalna przy zimnym i ciepłym, zwłaszcza w używanej maszynie. Trójeczka. Dobrze, może starczy tego jeżdżenia do tyłu i do przodu. Spróbujemy ciągnikiem się kawałek przejechać. Ciągnik jest zdrową maszyną. Czwóreczka. I piąteczka. Mamy jeszcze jedną połówkę. Ciągnik wspiera się dobrze. Już jedziemy 43 na godzinę,
Nie trzeba go błagać, żeby jechał. Tuć te stokoni w tym ciągniku. ...7411 godzin pracy. Zawodu po zakupie maszyny nie będzie. Czekamy, aż przyjedzie samochód. Ustąpimy tu miejsca. Możemy teraz jechać. Hamuje bardzo dobrze. Piątka. I rura. Jedziemy. Samochodzik. Będziemy tutaj wjeżdżać. Zapraszam do oględzin maszyny w tygodniu do godziny 17, w sobotę od 10 do 16, do 14. Pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!